Cześć! Nazywam się Małgorzata Kowalewicz, ale bardziej lubię Gocha. Razem z moim mężem Kamilem prowadzimy bloga, robimy podróże oraz jesteśmy autorami tego podcastu. Będziemy Wam opowiadać o miejscach, które odwiedziliśmy podczas naszych podróży, naszych podróżniczych przygodach, wpadkach, wypadkach, a także o tym, co naszym zdaniem warto zobaczyć, a co lepiej sobie darować. Z racji na to, że Kamil porusza się na wózku, to nie ominiemy także tematu dostępności. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas. Zapraszam na nasz Robimy Podróżowy podcast. Robimy Podróże. Podcast o podróżach. Włoska majówka. Część druga. Państwo w państwie. Bezcłowy raj, czyli San Marino. Na pierwszy ogień drugiej części naszej włoskiej majówki poszło San Marino. Wybór taki, a nie inny, dlatego że San Marino jest oddalone od Rimini zaledwie o około 22 km. San Marino to miasto-państwo znajdujące się na terytorium Włoch, jednak posiadające pełną autonomię. Można tam wjechać na dowód, a obowiązującą walutą jest euro. Tak więc nie trzeba się jakoś specjalnie od strony formalnej przygotowywać przed wyjazdem na terytorium San Marino. Droga jest prosta, bardzo dobrze oznakowana. Dla podróżujących, jak Kamil na wózku inwalidzkim, istotnym elementem jest położenie geograficzne państwa miasta. San Marino, głównie jego najstarsza część leży na górze, w związku z tym wszędzie jest bardzo stromo. Dlatego polecamy dojazd samochodem do kolejki linowej i za jej pomocą dotarcie prawie na samą górę. Kolejka jest w pełni dostosowana dla osób poruszających się na wózkach, i do tego osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem mogą jeździć nią za darmo, bez ograniczeń. Kamila lęk wysokości na widok oszklonych wagoników kolejki krzyczał głośne: nie, nie wsiadaj tam. Jednak perspektywa wjeżdżania pod te wszystkie górki krzyczała głośniej. Także już po chwili był w wagoniku i z pewną dozą niepewności nieśmiało wyglądał na roztaczające się z wagonika widoki na San Marino i okalające je Włochy. Białe domki, przykryte wyblakłą od słońca czerwoną dachówką, wyglądały jak niezdarnie rzucone domki dla lalek. Widziałam, że podobało mu się to i pod koniec przejazdu cieszył się na powrotną przejażdżkę. Może jednak nie miał lęku wysokości, jak sądził. Kolejka lekko zabujała i płynnie zadokowała na stacji końcowej. Po opuszczeniu wagonika ujrzeliśmy pięknie roztaczający się widok na okolicę i widać było nawet rymini. Kilka szybkich fotek i ruszyliśmy na odkrywanie historycznych części San Marino. Historyczna osada z IV wieku. Symboliczny początek San Marino nierozerwalnie związany jest ze świętym Marynem i rokiem 301 naszej ery, kiedy to założył on na górze Monte Titano wspólnotę religijną. Od XIII wieku San Marino jest niepodległe, a obecnie mieszka tu nieco ponad 33 tysiące mieszkańców na 61 km2. Nie ma tu kolei, autostrad, a podatek dochodowy płaci się wtedy, kiedy się chce. Nie istnieje tu dług publiczny i prawie nie ma bezrobocia. Jest jednak drużyna olimpijska, która w 2020 roku w Tokio zdobyła trzy brązowe medale. Poszliśmy prosto przed siebie wzdłuż sklepików z pamiątkami i torebkami. Gdyby kogoś naszła chęć na posiadanie jakiejś skórzanej pamiątki z San Marino, to ważna zasada. Tu się targujemy. O dziwo, chodniki, przynajmniej te główne, są bardzo równe i jeździ się po nich bardzo przyjemnie. Mijając sklepy przepełnione dobrem wszelakim, dotarliśmy na niewielki plac. Piazza della Liberta, po taką nazwę nosi, okazał się głównym punktem starej części miasta. Na owym placu w centralnej jego części znajduje się pomnik. Jest to statua Wolności, jednak w niczym nie przypominająca tę z Nowego Jorku. Otacza ją XIV-wieczny ratusz Palazzo Publico będący siedzibą rządu, dzwonnice oraz restauracje. Architektura tego miejsca była typowa dla włoskich miasteczek. Kamienne zabudowania okalające plac ze szczelnie zamkniętymi przed palącym słońcem drewnianymi okiennicami. Jednak to, co tak naprawdę powaliło nas na kolana, to roztaczający się z placu widok na pokryte zielenią mniejsze i większe pagórki. Wychylające się z zabiałych obłoków słońce raz po raz rozświetlało i zaciemniało zbocza, tworząc niesamowity spektakl. Takie widoki nie mogły przejść bez echa i bez serii zdjęć. Pan spróbuje jeszcze tego. Po napatrzeniu się, postanowiliśmy zostać tu jeszcze przez chwilę, aby drogą kupna nabyć szklane pamiątki z naszej włoskiej majówki. Na pewno wiecie, o czym mówię. Oczywiście, jak przystało na świadomy zakup, wszystkiego mogliśmy spróbować przed wyłożeniem na stół kilkudziesięciu euro. Tanio może nie było, ale za to smacznie. Szkoda, że jako kierowca nie mogłam tego wszystkiego spróbować. Zadowolenie z zakupów popsuł nam fakt, że przed dalszą pieszą wędrówką powstrzymują nas strome górki. W związku z tym postanowiliśmy wrócić do kolejki, zjechać na dół, wsiąść do samochodu i podjechać z drugiej strony. Okazało się to świetnym przeżyciem, bo na własnej skórze mogliśmy odczuć krętość dróg Republiki San Marino. Po kilku chwilach byliśmy już na parkingu po drugiej stronie zbocza. Tutaj czekała nas bardzo miła niespodzianka, a mianowicie windy. Owe windy wjeżdżały poziomami od najniższego parkingu praktycznie na samą górę. Niestety, podczas naszego pobytu w San Marino na najwyższe poziomy wjechać się nie dało, ale dowiedzieliśmy się, że jest plan, aby je połączyć z systemem wind. Uważam, że jest to genialne rozwiązanie nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale i dla osób starszych z bagażem czy z wózkiem dziecięcym. W połączeniu z kolejką linową, rozwiązanie to powoduje, że nawet tak nieprzyjazne geograficznie miasto jak San Marino da się dostosować. Nade wszystko byliśmy też pod wielkim wrażeniem służb mundurowych w San Marino. Wszyscy uśmiechnięci, chętni do pomocy, doskonale władający angielski, a ponadto dla zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych warto dodać, że wszystkie oznaczone symbolem wózka parkingi są darmowe. Wystarczy mieć przy sobie kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Czasami fajnie jest tak bez celu. Na naszych twarzach znów zawitał uśmiech, i w jego towarzystwie tak kompletnie bez wiedzy i celu poszwędaliśmy się po uliczkach Republiki. Czasami tak po prostu trzeba wniknąć w klimat miejsca i poczuć go tak bez wkładania sobie do głowy historycznych perturbacji z nim związanych chyba tego potrzebowaliśmy. Niestety, nasz spacer nie trwał zbyt długo przegoniła nas z niego najbardziej oczywista rzecz z punktu widzenia osoby na wózku czyli górki. Do tego było gorąco i zaczęło nam burczeć w brzuchach, więc już całkowicie nie mieliśmy chęci szarpania się ze wzgórzami San Marino. Postanowiliśmy wrócić samochodem do kolejki, wjechać jeszcze raz na plac ze Statułą Wolności. Za trzecim razem lęk wysokości Kamila już milczał, więc może go sobie tylko wymyślił. W klimatycznej restauracji z widokiem na otaczające San Marino górki zaspokoiliśmy nasze apetyty. Po posiłku kolejny raz przejechaliśmy się kolejką i tak zakończyliśmy naszą przygodę z Republiką San Marino. To jednak jeszcze nie koniec naszej włoskiej majówki. I w kolejnym odcinku podcastu udamy się tym razem kawałek dalej od Rimini, do miejsca, gdzie w otoczeniu wody żyje się każdego dnia. Do usłyszenia. Robimy podróże. Podcast o podróżach.